Dobry wieczór Państwu, wybiła godzina 20, także jesteśmy znowu. Witam Państwa serdecznie. Moim i Państwa dzisiejszym gościem będzie Janusz Wietecha, lekarz medycyny, dietetyk, specjalista dietetyki klinicznej, dyplomowany zielarz. Także jest o czym mówić, natomiast wszyscy Państwo dobrze znacie Janusza. Dobry wieczór, Janusz. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Krzysztof, bardzo mi miło. Kochani, dzisiaj temat, który jest bardzo często na ustach naszych, na ustach eksperckich, na ustach Janusza. Naturalne sposoby na zdrowe jelita. Też jakie rzeczy mówią nam o tym, że z naszymi jelitami jest coś nie tak. Może to być spadek odporności, mogą być to dolegliwości ze strony układu pokarmowego, może to być nasilenie alergii, ale także wzrost wagi, bardzo często spotykany, zmęczenie i pogorszenie kondycji psychofizycznej, a także wiele, wiele innych aspektów, o których dzisiaj powie nasz ekspert. I co rozumie się pod dobrym probiotykiem, a także jak zażywać odpowiednie probiotyki, jakie produkty też wpływają na poprawę szczelności jelit, na same wzmocnienie naszej bariery, jaką są jelita. Bardzo mi miło, że dzisiaj Janusz powie o tym ważnym temacie, także zachęcam do tego, aby wysłuchać należytym skupieniu. Dobry wieczór, Janusz, dziękuję, oddaję Ci głos. Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszy temat dotyczy wszystkich nas, i to bez względu na wiek. Tak jak Krzysztof wspomniał, możemy poszukiwać, ale jest to naprawdę trudne, objawów tego, że nieprawidłowo funkcjonują nasze jelita. W związku z tym, mówiąc o zdrowiu naszych jelit, ja chcę poruszyć zdrowie przewodu pokarmowego w aspekcie trawienia pokarmów. Dlatego, że jelita są tymże miejscem, w którym podstawową funkcją, jakby najważniejszą funkcją jest wchłanianie pokarmów. Oczywiście jelita mają również dużo więcej funkcji swoich, o czym będę chciał Państwu wspomnieć. Natomiast najważniejsza funkcja to jest ta funkcja trawienia i wchłaniania pokarmów. Jakie rzeczy chciałbym dzisiaj poruszyć, o czym chcę Państwu dzisiaj powiedzieć? Co to są te zaburzenia trawienia i zaburzenia wchłaniania pokarmów, czyli dyspepsja? Jakie miejsce w tych zaburzeniach ma zaburzenie mikrobioty jelitowej? I chcę przypomnieć o tym, że jednym z elementów, który jest bardzo niedoceniany, a który musi być zawsze brany pod uwagę w dbałości o zdrowe jelita, żołądek, to walka ze stresem, czyli takie podejście do swojego zdrowia, taka codzienna dbałość o siebie, abyśmy pamiętali, że stres jest czynnikiem uszkadzającym funkcję przewodu pokarmowego na początku, a długotrwający stres będzie niszczył organicznie, będzie powodował wrzody, będzie powodował trwałe uszkodzenia funkcji i czynności, jak też budowy układu pokarmowego. Słowo dyspepsja pochodzi z języka greckiego, oznacza po prostu złe trawienie i te dolegliwości, które możemy mieć jako objawy zaburzeń pracy przewodu pokarmowego, to jest takie poposiłkowe uczucie pełności. Zjecie Państwo jakiś posiłek, który kiedyś nigdy nie wzbudzał jakichś wzdęć, jakichś problemów, a to nagle po tym posiłku brzuch wydaje się być pełny, nawet wzdęty. Tak? Może być również uczucie bólu lub uczucie pieczenia w nadbrzuszu. I to, co chcę, jak Państwo zresztą pamiętacie, ja zawsze staram się wprowadzić pewne definicje,
żeby przypomnieć Państwu, o czym rozmawiamy, o jakich dolegliwościach, a na samym końcu naszego spotkania mówię, w jaki sposób możemy zastosować suplementację, czasem odpowiednie żywienie w danej dolegliwości. W jaki sposób możemy pomóc? I dlatego wprowadzając słowo dyspepsja, zaburzenia trawienia, złe trawienie, też chciałbym parę słów na temat tych zaburzeń powiedzieć. Czyli mamy dwa rodzaje tej dyspepsji, organiczną i czynnościową. Organiczną to znaczy taką, jak zaraz Państwu wyjaśnię, w której możemy zrozumieć, że jest jakiś powód tego problemu. Jest jeszcze inny mechanizm zaburzeń trawienia i niedożywienia organizmu i różnych dolegliwości. Mamy oczywiście choroby, które biorą swój początek ze złego wchłaniania, ale są też takie dolegliwości, w których wchłanianie nieprawidłowych pokarmów, szczególnie źle strawionych białek, mówię tu o na przykład nieszczelnościach jelit, tak zwanych nieszczelnościach jelit, one mogą powodować alergie, stany zapalne i choroby o typie choroby, które my nazywamy chorobami autoimmunologicznymi. Jakie to są przyczyny dyspepsji organicznej? Czyli wiemy, że jest określona choroba, ona powoduje dolegliwość. Nie chcę Państwu w szczegółach tego omawiać, a podaję tylko przykłady. Choroba wrzodowa żołądka dwunastnicy, choroba refluksowa przyłyku, czy przewlekłe zapalenie trzustki, czy zapalenie wątroby, czy zapalenie dróg żółciowych. Proszę też pamiętać, że tutaj ważnym elementem, który zawsze musimy brać pod uwagę, bo diagnostyka przewodu pokarmowego, jak też objawy z przewodu pokarmowego są bardzo niecharakterystyczne, można by tak uogólnić. Więc zawsze diagnozując przewód pokarmowy, sprawdzamy, czy nie ma tam jakichś nowotworów. I dyspepsja również może być spowodowana przyjmowaniem leków. Myślę, że wiecie Państwo, że najpopularniejsze leki, które powodują wrzody, na przykład żołądka, to są niesteroidowe leki przeciwzapalne, ale również leki silne, leki przeciwreumatyczne, żelazo, potas czy antybiotyki. To jest też ważna rzecz, proszę zwrócić uwagę, że te właśnie preparaty powodują również zaburzenia flory, mikrobioty jelitowe. Jeżeli nie uda się nam znaleźć, wykryć przyczyny dyspepsji, zaburzeń wchłaniania, wtedy tą dyspepsję nazywamy dyspepsję czynnościową. I są różne hipotezy na ten temat. Hipotezy, tak? Czyli zobaczcie Państwo, że my tak nie do końca wiemy jeszcze, na czym to polega. Prawdopodobnie mamy zaburzoną kurczliwość pewnych odcinków przewodu pokarmowego, jak też osłabioną reaktywność przewodu pokarmowego na bodźce. Tak? I tutaj są dwie kategorie różnych zaburzeń. My mówimy o zaburzeniach poposiłkowych bądź niespecyficznym bólu w nadbrzuszu. Zwłaszcza ile ten lekarz musi się uczyć, żeby to wszystko później rozgraniczać i diagnozować. Dlatego nie jest to wcale takie łatwe, żeby to wszystko zebrać. Stąd czasem diagnostyka w przewodzie pokarmowym trwa długo. I możecie Państwo pójść do lekarza i lekarz może zlecać bardzo różne badania, USG jamy brzusznej, badania różne czynnościowe, czasem endoskopie, aby wykryć przyczynę dolegliwości. No i zdarza się, Szanowni Państwo, że Państwa przemęczy ten lekarz, szukając dolegliwości, nie znajdzie żadnych dowodów organicznych zmian. I wyobraźcie sobie, że w 60% przypadków mamy do czynienia u osób cierpiących z powodu dolegliwości z przewodu pokarmowego, właśnie z zaburzeń złego wchłaniania, jako tą dyspepsję czynnościową, czyli taką, w której znajdziemy przyczyny, ostatecznej przyczyny dolegliwości. W przewodzie pokarmowym, oprócz jelit, o których oczywiście za chwileczkę będziemy mówić, są również inne ważne narządy. I nie ma pracy jelit bez na przykład prawidłowej funkcji wątroby. Odnosząc się tylko i wyłącznie do tego, że wątroba produkuje żółć, tak? Czyli wytwarza żółć. I to jest produkt
złożone, niezbędny do trawienia tłuszczów. Dobowo wątroba produkuje naprawdę dużą ilość żółci, między 250 a 1100 ml, słuchajcie, litr żółci dziennie. Z tym, że ogromna część tychże kwasów żółciowych wraca z powrotem do organizmu. To nie jest tak, że to wszystko, co wytwarza wątroba, jest wydalane. Zaburzenia funkcji wątroby mogą wpływać zatem również na pracę przewodu pokarmowego, czyli funkcje metaboliczne, osłabiona detoksykacja, stany zapalne, utrudnienia odpływu żółci, na przykład jakiś kamień, jak też marskość, tak, są duże problemy z funkcją wątroby i w marskości naprawdę mamy bardzo wiele różnych problemów. Możemy mieć zespoły kardiologiczne, bo praca wątroby będzie wpływała na serce, ale możemy mieć na przykład żylaki przełyku, które są niezwykle niebezpieczne, bo mogą być powodem krwotoku, a nawet śmierci. Stąd z jednej strony sama funkcja wątroby albo jej niewydolność może powodować problemy zdrowotne, ale też nieprawidłowa praca wątroby będzie powodowała zespoły niedożywienia, zaburzenia wchłaniania. Na przykład nieprawidłowa żółć bądź niewłaściwa ilość żółci będzie utrudniała wchłanianie tłuszczów, jak też na przykład witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Jako przykład. Mamy też drugi narząd, trzustkę. To jest niezwykle wrażliwy narząd na ból i na jakiekolwiek stany zapalne. Warto wiedzieć z takich ciekawostek, jak bardzo wrażliwym narządem jest trzustka, która jest narządem wewnątrz i zewnątrz wydzielniczym. Zewnątrz wydzielnicza funkcja to jest 80% masy narządu, to są enzymy i 20% to jest wewnątrz wydzielnicza i tutaj mówimy o skupiskach komórek, które wydzielają insulinę bądź glukagon. To jest jakby najważniejsze dwa, o innych nie będziemy dzisiaj wspominać. I teraz wyobraźcie sobie, że niewielki stan zapalny trzustki może spowodować bardzo silne dolegliwości bólowe i bardzo duże zagrożenie, nawet zagrożenie śmiercią. Wyobraźcie sobie, że ostry stan zapalny trzustki może powodować tak silny ból, że może dojść nawet do wstrząsu bólowego. Gdybyśmy pod torebkę trzustki wstrzyknęli 1 cm3, 1 ml wody, to człowiek mógłby umrzeć z bólu. Tak wrażliwym narządem jest trzustka. Więc wszystkie zaburzenia trawienia, błędy dietetyczne, jednym z błędów dietetycznych jest na przykład mieszanie alkoholu z obfitą ilością tłustych posiłków. Potocznie nazywane polskim błędem dietetycznym. Nie wiem dlaczego, ale tak się nazywa. I może powodować powstanie ostrego zapalenia trzustki, która w różnych statystykach mówimy, że 10% przypadków może skończyć się śmiercią. I to jest bardzo bolesna choroba. Czyli zwróćcie uwagę Państwo, jak odpowiednie odżywianie, łączenie posiłków, dbanie o podawanie odpowiednich posiłków, dodawanie odpowiednich ziół, nawodnienie organizmu i tak dalej, to co zawsze powtarzam, Szanowni Państwo, może uchronić nas na przykład przed błędami dietetycznymi i bardzo niebezpiecznymi zaburzeniami na przykład funkcji trzustki. Nie ma też prawidłowego wchłaniania, nie ma prawidłowej pracy jelit bez trzustki. Nie ma czegoś takiego, nie ma. Trzustka produkuje tyle enzymów trawiennych, że nie bylibyśmy w stanie bez trzustki trawić pokarmu. Jest jeszcze jelito cienkie i jelito grube. I jelito cienkie poprzez sok jelitowy wspomaga trawienie pokarmów. Do jelita również dostają się enzymy trzustkowe, które wraz z sokiem jelitowym trawią pokarm. I oczywiście jelito ma tą funkcję wchłaniania składników pokarmowych.
Ciekawą funkcją jest również to, że w jelicie cienkim mamy ogromną ilość przeciwciał klasy IgA, które odgrywają specyficzną funkcję rozpoznając, stymulującą, może w ten sposób powiem, odporność organizmu. I często mówimy, że ta nasza odporność w ogromnej części jest właśnie zlokalizowana w przewodzie pokarmowym. Natomiast w jelicie grubym to jest końcowy proces formowania kału. Tam dochodzi do wchłaniania wody, elektrolitów, minerałów z resztek pokarmowych, jak też, to jest bardzo ważne miejsce, przebywania bakterii symbiotycznych, naszych przyjaciół, które na przykład, tak jak tu napisano, produkują witaminy. Troszeczkę o zespole nieszczelnego jelita, bo wiele osób, z którymi się spotykam, pytają mnie o te zespoły i rzeczywiście stało się modnym mówienie w tej chwili o tych zespołach nieszczelności jelita. Jest to stan, który jest związany z uszkodzeniem i zaburzeniem funkcji ściany jelita, błony śluzowej jelita. I jakby przestrzenie pomiędzy komórkami, które wyściełają wnętrze jelita, stają się przesączalne dla pokarmów i komórki układu odpornościowego, które nie powinny stykać się z tymi pokarmami, zaczynają się z tymi pokarmami stykać, co powoduje stymulowanie, fałszywe, niewłaściwe, nieprawidłowe stymulowanie układu odpornościowego i powoduje uogólniony stan zapalny i może być powodem takiego ogłupienia tego układu odpornościowego, że układ odpornościowy zaczyna niszczyć własne tkanki. Tak na przykład może powstać choroba Hashimoto, kiedy nasz organizm niszczy naszą własną tarczycę albo reumatoidalne zapalenie stawu. Przyczyny tego zespołu nieszczelności mogą być bardzo różne. Najczęściej mówi się tutaj o wpływie substancji chemicznych obcych, ksenobiotyków, leków, substancji chemicznych, które mamy w pożywieniu, stresu i infekcji. To są najczęściej podawane przyczyny tychże zespołów. Może to być również związane z ciążą bądź z menopauzą. I tak jak wspomniałem, w tych nieszczelnościach może dochodzić do powstawania zespołów, które my nazywamy chorobami autoimmunologicznymi. Dlatego dbałość o przewód pokarmowy to nie tylko dbałość o to, żebyśmy nie mieli dyspepsji, to jest również dbałość o to, żeby do naszego organizmu dostawały się właściwie strawione pokarmy i żeby nasz układ odpornościowy prawidłowo funkcjonował, a nie, jak ja to mówię w cudzysłowie, głupiał z powodu nieszczelności jelita, był za bardzo stymulowany i w ten sposób były generowane problemy zdrowotne o typie na przykład RZS czy Hashimoto. Zatem podsumowując te elementy, które mogą wpływać na nasz organizm, które mogą być przyczyną niedożywienia naszego organizmu i te przyczyny są bezpośrednio związane z przewodem pokarmowym. Trzeba wymienić zaburzenia wydzielania enzymów żołądka, trzustki i jelit, jak również zaburzenia funkcji wątroby, trucizny w naszym otoczeniu i w pożywieniu, czyli substancje obce, ksenobiotyki, zła dieta lub brak witamin w tej diecie, które są niezbędne do homeostaz, do równowagi funkcjonowania naszego organizmu. Stany zapalne i niewydolność ścian żołądka i dwunastnicy, szanowni państwo, podkreślam, spowodowana stresem. Jest to bardzo ważny czynnik niszczący. Ja mam bardzo wiele osób mających bardzo wielkie problemy zdrowotne z przewodem pokarmowym i wtórnie z zaburzeniami, powikłaniami
po zaburzeniach wchłaniania jakieś awitaminozy, gdzie pierwotnym powodem tych wszystkich dolegliwości jest reakcja na stres. Zaburzenia flory jelitowej, zaburzenia mikrobioty jelitowej. Nie ma zdrowego człowieka, nie ma zdrowych jelit bez zdrowej mikrobioty. Rozluźnienie połączeń między komórkami i zaburzenia funkcji jelit i komórek jelitowych powodujących biegunki. Czyli zamiast wchłaniać się pokarmy, mamy nieustannie biegunki, mamy wyniszczenie organizmu. Bądź wnikanie w głąb ściany jelit białek alergizujących, które mogą powodować choroby o typie nieszczelności jelita, choroby autoimmunologiczne. Wtórne osłabienie odporności. Wiemy, że przewód pokarmowy jest silnym elementem układu immunologicznego. I oczywiście, szanowni państwo, o czym trzeba pamiętać, w każdym elemencie naszego organizmu może powstać nieprawidłowa komórka, z której powstanie nowotwór. I tutaj również. I tutaj, szanowni państwo, jest bardzo wiele badań na temat przyczyn powstawania nowotworów w przewodzie pokarmowym. I przewlekłe infekcje, specyficzne infekcje przewodu pokarmowego, na przykład wirusowe zapalenie wątroby typu B, jest udokumentowaną przyczyną powstania nowotworów wątroby. Czyli my znamy już część czynników, które mogą, jeżeli wystąpi taki czynnik, zwiększać prawdopodobieństwo mutacji w komórkach i możliwość powstania choroby nowotworowej. I oczywiście wady genetyczne, tutaj przytaczam celiakię, która jest dość niestety popularną chorobą jak na wadę genetyczną, dlatego że około 1% populacji posiada mutację genetyczną, która może być powodem powstania celiaki. Proszę pamiętać, że wada genetyczna nie zawsze uruchamia się jako choroba. Czyli samo posiadanie określonego kodu genetycznego nie oznacza, że ta choroba się już włączyła i to włączenie tej choroby celiaki może następować w bardzo różnym wieku. Powtórzyliśmy sobie króciutko materiał na temat zaburzeń wchłaniania, na temat wątroby, trzustki, żołądka, jelit, na temat nieszczelności jelit, czyli takie bardzo podstawowe wiadomości, z którymi chyba każdy z nas kiedyś miał problemy. Mówiliśmy też o tej wrażliwości trzustki, mówiliśmy o kancerogenach, mówiliśmy o tym, że te zaburzenia wchłaniania mogą być organiczne, tak? Czyli znajdujemy jakąś przyczynę, bądź czynnościowe i tych jest więcej, kiedy tak naprawdę lekarz nie może znaleźć przyczyny dolegliwości typowych dla dyspepsji. Jakie zatem ekstrakty roślinne, jakie suplementy stosujemy u osób z zaburzeniami trawienia i wchłaniania w przewodzie pokarmowym? Wiecie państwo, że jednym z podstawowych, zresztą niedawno mieliśmy naszą wspólną akcję promocyjną, czyli nasz Turbo Detox. Nie bez powodu jednym z podstawowych elementów, który był używany w Turbo Detoxie, był aloes. Dlatego, że on ma poza swoją funkcją i w tym wypadku ta funkcja jest jakby kluczowa, regeneracyjną, łagodzącą dolegliwości przewodu pokarmowego, poprawiającą wchłanianie. Ten Turbo Detox, czyli podawanie między innymi z ekstraktu z aloesu, będzie wspomagało usuwanie ksenobiotyków, toksyn, które, jak mówiliśmy, mogą być powodem dolegliwości w przewodzie pokarmowym. Ważne jest, że nie ma tutaj w tym produkcie substancji, które mogą drażnić przewód pokarmowy, czyli aloina, jak również ekstrakt z aloesu został wzbogacony
w ekstrakt z owoców dzikiej róży. Kolejny element, który z jednej strony będzie wspomagał detoksykację organizmu, ale będzie też wspomagał pracę przewodu pokarmowego. I tutaj niezwykle ważny element wpływu na to, co w tym przewodzie pokarmowym jest, a więc usuwanie pasożytów i patogenów. I silne właściwości antyoksydacyjne, czyli wspomaganie również odporności organizmu, poprawa metabolizmu komórkowego, czyli OptiDex. Ja, szanowni państwo, nie będę wchodził dzisiaj w szczegóły tych produktów. Zależy mi bardzo na tym, żebyście państwo pamiętali, że na stronie naturday.pl umieściliśmy wyszukiwarkę. Ta wyszukiwarka na co dzień ma pomagać państwu w odnajdowaniu odpowiednich zestawów, mieszanek, suplementów, które państwo stosujecie u siebie, żeby móc wzmacniać swój organizm w określonych dolegliwościach. Zachęcam do tego, tam są podane opisy ekstraktów ziołowych, tam są podane mieszanki, które w danych dolegliwościach powinniśmy suplementować. Czyli mówiliśmy Aloes i OptiDex. Nie ma zdrowego jelita, nie ma zdrowego przewodu pokarmowego i nie ma de facto zdrowego człowieka bez prawidłowo funkcjonującej flory jelitowej, mikrobioty. I szanowni państwo, jak wcześniej wspominałem, antybiotyki, niesteroidowe leki przeciwzapalne, silne leki w chorobach reumatycznych, czy też preparaty na przykład potasu czy żelaza potrafią zaburzać funkcję przewodu pokarmowego, drażnić przewód pokarmowy, ale też zabijać mikrobiotę jelitową, która dla nas jest niezbędna. Dlatego ta formuła OptiProbio, która jest stworzona, gdzie mamy synbiotyk, czyli połączenie 18 wyselekcjonowanych szczepów probiotycznych, gigantycznej dawce, bo w jednej dawce jest aż 450 miliardów, tak, żywych kultur tworzących kolonie w jednej dawce. Do tego dodaliśmy prebiotyk, a więc pokarm dla tych zdrowych bakterii probiotycznych. Jest to wzbogacone naturalną witaminą B-kompleks, cynkiem, selenem i błonnikiem witalnym, tak, z nasion lnu złotego. Zobaczcie, mieszanka, która w połączeniu z Dex i Aloesem będzie dbała o to, żeby nasz przewód pokarmowy prawidłowo funkcjonował. I co jest bardzo ważne też, te bakterie po zasiedleniu zaczną produkować witaminy, będą też usuwać, eradykować patogeny, które tam mogły być wcześniej. Pamiętacie państwo, jaka jest jedna z najcenniejszych rzeczy, które powoduje omega-3? Omega-3 oleum forte IQ, jest to mieszanka substancji, których jedną z najważniejszych funkcji, poza funkcją antyoksydacyjną, jest normalizowanie tych miejsc, gdzie mamy stany zapalne. Jest to jedna z najważniejszych rzeczy przy stosowaniu omega-3. Oczywiście odporność, oczywiście skóra, oczywiście włosy, paznokcie. Bardzo wiele elementów, które wspomagane są przez wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Bardzo ważna jest też odbudowa tej całej tkanki łącznotkankowego rusztowania. Więc bardzo wiele elementów, ale tu chcę podkreślić jeden element. Olej omega-3 jest substancją, która bardzo silnie wpływa na zdrowie osób, które mają problemy ze stanami zapalnymi. I jak ktoś ma problemy ze stanami zapalnymi w przewodzie pokarmowym, to olej omega-3 również w tym miejscu będzie miał swoje silne właściwości wspomagające zdrowie.
Mamy, o czym zresztą przypominaliśmy sobie w Krakowie na naszym spotkaniu w zeszły weekend, 2 dni temu. Nie ma zdrowych jelit, zdrowej wątroby bez jakby współdziałania tych narządów. Zatem kierunkowy produkt, tak nazwany to, że ten produkt jest wybrany w określonych danych dolegliwościach i jako suplement uzupełnia zbilansowaną dietę. Czyli OptiLiver, czyli coś, co ma wspomagać funkcję przewodu pokarmowego ze szczególnym dietyzmem, zwracając uwagę na funkcję żołądka i wątroby. Tak? I do tego drobny ukłon w kierunku trzustki, ponieważ ekstrakty, które zawiera, to są również ekstrakty, które nie tylko wspomagają funkcję pracy przewodu pokarmowego, ale również same w sobie wspomagają w trawieniu pokarmów. I ostatni element naszej układanki wspomagającej pracę przewodu pokarmowego. Szanowni Państwo, podkreślam bardzo mocno. Jeżeli chcecie Państwo zadbać o prawidłowe funkcje przewodu pokarmowego, a w większości wypadków nie znamy przyczyny tych dolegliwości i nazywamy dyspepsję dyspepsją czynnościową. Nie ma takiej możliwości, moim skromnym zdaniem, żebyście Państwo sobie poradzili z tymi problemami, nie łagodząc stresu u pacjenta, u osoby, której chcecie wspomóc. Nie wyobrażam sobie zatem mieszanki, która ma być kompozycją regulującą pracę przewodu pokarmowego w dzisiejszych czasach przy tym poziomie stresu, jeżeli nie dodacie do tego wszystkiego mieszanki zawierającej zioła, rośliny, które łagodzą stres, pomagają się odprężyć, uspokoić, wypocząć i utrzymać równowagę emocjonalną, pozytywny nastrój, czyli mieszanka OptiNeuroStress. Zobaczcie, olej omega, stany zapalne, OptiNeuroStress, wyrównanie emocji, uspokojenie, bez tego wpływu na przewód pokarmowy, aloes, probiotyk, detoks. To jest kompozycja, która jest, można by powiedzieć, pierwszorzutową kompozycją u osób, które mają zaburzenia wchłaniania, problemy z przewodem pokarmowym. I de facto można by uogólnić, od takiej mieszanki powinniśmy zaczynać. Jak Państwo zresztą zauważyliście, od jakiegoś czasu staramy się mówić o takich wąskich, o wąskim zakresie problemów zdrowotnych, tak jak dzisiaj dyspepsja, zaburzenia wchłaniania, zaburzenia pracy jelit i otaczających jelita narządów przewodu pokarmowego. Będziemy kontynuowali to. Zachęcam Państwa do tego, żebyście Państwo poprzez adres mailowy pytania@naturday.pl pisali do nas, może jest jakiś temat, który Państwa szczególnie interesuje, może macie grupę osób zainteresowanych wykładem na temat suplementacji, fitoterapii, jakichś dolegliwości u siebie, u swoich znajomych. Także zapraszam serdecznie, Szanowni Państwo, do tej informacji zwrotnej, do przekazywania swoich zapytań za pośrednictwem tego adresu mailowego. Podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, nie ma człowieka bez odpowiedniego odżywienia i wchłaniania. Jest przecież powiedzenie, jesteś tym, co zjadłeś. Nie wystarczy zjeść, trzeba jeszcze strawić i to się musi wchłonąć. Więc zanim te wszystkie elementy w naszym organizmie trafią do naszego mózgu, do naszych płuc, do naszych mięśni, do naszego mózgu, do naszych oczu, tak, do wszystkich narządów, musimy się zastanowić, co zjadamy i jak się suplementujemy, żeby nasz organizm potrafił strawić te pokarmy, żeby one nam pomagały, a nie szkodziły. Stąd prawidłowe leczenie dyspepsji i dbałość o swoje zdrowie, można by zacząć w ogóle od
tego, że to, co dostaje się do naszego organizmu, to jest pierwszy krok do tego, żebyśmy byli zdrowi. Szanowni Państwo, dzisiejszy wykład to już wszystko, co chciałem przekazać. Bardzo pięknie dziękuję Państwu za uwagę. Proszę pisać, proszę pytać. Z radością odpowiemy na Państwa pytania. Mam nadzieję, po tym naszym krakowskim spotkaniu, w przepiękną pogodę i w kapitalnym miejscu, że będziemy spotykali się częściej, bo naprawdę było mi bardzo miło spotkać się z osobami, które przyjechały do Krakowa i uważam, że to jest naprawdę najlepszy sposób na to, żebyśmy ze sobą współpracując rozwijali ten projekt Nature Day. Także życzę wszystkim Państwu miłego wieczoru, sukcesów, zdrowia i wszystkiego dobrego i zapraszam na nasz webinar za tydzień. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję i do zobaczenia.